Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Dzisiaj zapraszam na challenge koszenie. Koszę zarówno pod kaszereczką elektryczną, jak i kosą. Piszcie w komentarzach, jakie koszenie Wam się podoba bardziej. Dzisiaj koszenie przy porzeczkach i malinach trawki. Czas start! Zaraz będziemy kosić. Nie będę Was męczyła tym pierdzeniem, a przede mną jeszcze taki challenge'ik. Wykosiłam, słuchajcie, wykosiłam. Po drodze miałam awarię, bo linka się zacięła. Zaczęłam rozkręcać to ustrojstwo i myślałam, że mnie trafi nie powiem co. Ale usiadłam, odetchnęłam 3 razy, pomyślałam, spojrzałam na strzałki i zrobiłam. Także wykoszone. Słuchajcie, czego nie dało się wykosić kosiarką pod kaszareczką elektryczną, to kosimy kosą. O! Kosa, słuchajcie, kosa to jest to, co nam zawsze życie uratuje. Co prawda ja nie bardzo potrafię kosić i moja kosa jest jakaś podsiewna, czy jakaś, coś tam mówił sąsiad, ale zawsze jest. Tu już moja kosa tańczyła. No niestety po łebkach, bo ona jest kiepska i ja jestem też kosiarz nie za dobry. A to jeszcze przede mną. Challenge zakończony. Może moja wspaniała kosa nie jest taka wspaniała, bo jest stara, zardzewiała i krzywa. Ja może nie jestem super kosiarzem, ale mam kosę i wykonałam challenge. Skosiłam tutaj trawsko, które było schronieniem, no i nadal niestety jest schronieniem dla ślimaków. Muszę coś z tym zrobić, nie wiem jeszcze co, ale na razie. Challenge wykonany, czarownica Ewka podąża do domu na zasłużone drugie śniadanko. Pozdrawiam! Wykaszanie pokrzyw challenge, proszę bardzo. Czarownica Ewka tu szaleje. O! I jeszcze taki kawałek został. Ale muszę to wykosić, bo to jest siedlisko ślimaków, które mi tam mój ogródeczek zżerają. Challenge zakończony. Rychło w czas, bo akurat zaczęło padać. No, pokrzywy będą gorzej schły, bo ja oczywiście ich tak nie zostawię. One zostaną podsuszone i dane konikom, bo są bardzo zdrowe, nie tylko dla ludzi. Jeżeli podobają Wam się filmiki typu challenge, to bardzo proszę, napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się filmik, poprosimy łapki w górę i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!